czym są laury umiejętności i kompetencji? Otóż są to nagrody przyznawane przez Samorząd Gospodarczy Regionu Opolskiego, przez Opolską Izbę Gospodarczą, osobom na właściwym miejscu, a właściwie właściwym osobom, we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Czyli można powiedzieć, że są to nagrody przyznawane specjalistom, wysokiej klasy specjalistom w swojej dziedzinie. Oczywiście nie dotyczy to tylko gospodarki, bo także kultury, także biznesu, także działalności społecznej. To ludzie sukcesu, którzy nie boją się ciężkiej pracy, mogą się poszczycić skuteczną działalnością zawodową i naukową. Niech stają się wzorem do naśladowania dla innych. Warto brać z nich przykład. Podziękowanie, gratulacje należą się również Państwu, nam wszystkim. Bo dzisiaj mam zaszczyt wyróżnić poszczególne osoby w poszczególnych dziedzinach, ale każdy doskonale wie, że najlepsze rezultaty to te, gdzie jest gra zespołowa. I na pewno każdy z Państwa w swoim podmiocie, swojej organizacji, swoją ciężką pracą, zaangażowaniem, kreatywnością przyczyni się do tego, że dzisiaj możemy się spotkać i przy tej wspaniałej sali, hali, przy oklaskach podziękować wspaniałym bohaterom dzisiejszego wieczoru. Jak Państwo widzicie, przemawiam dzisiaj w imieniu prawie pełnego zarządu województwa opolskiego. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że swoją obecnością chcemy docenić Państwa pracę, docenić Państwa obecność, że chcemy pokazać, że jesteście dla nas ważni w naszej małej ojczyźnie, jaką jest Opolszczyzna. Zacni goście, przyłączam się rzecz jasna do tych pięknych słów tutaj wypowiedzianych. Wiele żeśmy osiągnęli w tych minionych latach i to w znacznej też mierze dzięki takim ludziom jak tutaj ci, którzy będą uhonorowani, którzy przyjmą te laury im nadane. Wraz z Państwem wyrażam mi słowa gratulacji, uznania, dziękuję. Korzystam też z tej okazji i chcę powiedzieć jedno wielkie dziękuję Wam tu wszystkim obecnym i ludowi tej naszej ziemi Śląska-Opolskiego za ten miniony kolejny rok, za tego Ducha Bożego w sercach, za pracowitość, gospodarność, życzliwość. W uzasadnieniu czytamy: za zmysł menedżerski, energię i sprawność podejmowania decyzji, dzięki którym zmiany nastąpiły we wszystkich podstawowych obszarach działalności powiatu, służbie zdrowia, oświacie, infrastrukturze i drogowej. Gratulacje. Panie i panowie, proszę o przyjemny uśmiech, panie marszałku. Gratuluję tego wspaniałego wyróżnienia. Mniemam, iż nie jest ono tylko dla pani. No, myślę, że to jest symbolicznie dla mnie, ale na pewno na to wyróżnienie zasługuje cała załoga, która realizowała wiele rzeczy na terenie całego powiatu, czyli pracownicy starostwa oraz różnych innych jednostek. Czyli ważna jest działalność zespołowa. Tak, zdecydowanie. Tylko i wyłącznie działalność zespołowa. Sama osoba jedna nie jest w stanie niczego zrobić. Najważniejsze przedsięwzięcia starostwa w zeszłym roku. Króciuteńko. No myślę, że inwestycje nakierowane na powiat kędzierzyńsko-kozielski, czyli termomodernizacja obiektów szkolnych, pracownie oświatowe, czyli nakierowane na szkolnictwo zawodowe, groki, które realizowaliśmy ze środków unijnych. Myślę, że to był taki chyba punkt najważniejszy do nominowania, jeżeli chodzi o tą działalność powiatową.